Cześć. W dzisiejszej Ewangelii Jezus chce powiedzieć uczniom coś bardzo ważnego, coś tak ważnego, że mówi: zapamiętajcie, zbejście to blisko do waszego serca, przyjmijcie to całym waszym sercem. I mimo, że tak mówi, uczniowie boją się zapytać, a nie rozumieją, co on właściwie mówi. Dlaczego i z czym wiąże się ten strach? Właśnie, co ona dla nas oznacza, bo nas to tak samo może dotyczyć. Zmierzamy się z różnymi prawdami dookoła nas, ktoś nam coś chce powiedzieć, albo mamy w sobie pewne pytania, na które szukamy odpowiedzi w świecie właśnie duchowego rozwoju, czy religijnego, czy słuchając kogoś. I teraz zmierzając się z taką niewiadomą, czymś, czego nie możemy zrozumieć. A może nie chcemy zrozumieć? Możemy opuścić ręce i powiedzieć: No, nie, nie będę pytał, nie będę dalej drążył tego tematu. To mnie przerasta. I tak może być z uczniami. Z jednej strony można powiedzieć sobie: Boją się zapytać, bo, bo może Jezus im powie: No, ale dlaczego tego nie rozumiesz? Czy taki lęk przed własnym? Wyobrażeniem siebie, że to będzie jakby ten własny wizerunek, tak naruszony. Może już tak odnosząc do naszych czasów, boimy się, że dopytać, bo ktoś inny nam powie, A dlaczego nie rozumiesz takiej zwykłej rzeczy? Powinieneś tą rzecz rozumieć, tą prawdę. Co tutaj jest właściwie do pytania? Ale może być też ten lęk przed pytaniem, bo odpowiedź na to pytanie może być zbyt trudna. Może ktoś nie chcieć zrozumieć, dlatego że przyjęcie tego może oznaczać duży ból, może oznaczać dużą konieczność wyjścia właśnie z takiej strefy komfortu. I to może być bardzo trudne. Dlatego właśnie trzeba zobaczyć, czy ten nasz lęk w nas, przed drążeniem prawd, przed zgłębianiem ich jest związane z tym, że boję się dotrzeć do prawdy, bo ona może mnie zmienić, że boję się dopytać, zrozumieć, bo ktoś inny mnie wyśmieje, albo boję się, że, nie że mogę czegoś nie zrozumieć i spadnę, jakby we własnych oczach, nie będę godny. Do, nie będę taki wystarczający, nie będę mm, tym, kim bym ch chciał, chciała być. Także wydaje mi się, że należy się zmierzyć z przyczynami tego strachu i zwyciężyć go, przejść. Właściwie można powiedzieć: Nie możemy sprawić, żeby ten strach w ogóle od nas zupełnie odszedł, ale działać, jakby go nie było zmierzyć się z nim. Tak mi się wydaje. Chodźcie się ze mną co ty myślisz na ten temat. Cześć!